In northern Poland, the port of Gdańsk lies on the Baltic Sea. It's the largest and busiest dock in Poland, where over 3,000 commercial ships moor every year. Customs officers from the Maritime National Revenue Administration begin the day with the inspection of a dredger that comes with 44,000 declared cigarettes locked away in a secure storeroom. Their mission is to make sure none of these have been consumed. Jeżeli stwierdzimy brak tych ilości w magazynie buntowym, będzie to świadczyło o tym, że zostały one usunięte spod dozoru, czyli naruszone zostały przepisy prawa celnego. The team leave HQ and make their way to Gdańsk Bay Anchorage, where the ship on their list is waiting. Celem tej kontroli jest zweryfikowanie ilości sztuk papierosów zadeklarowanych podczas odprawy wejściowej statku do portu. Powinno być 44 tysiące sztuk w buncie. Co do sztuki musi się zgadzać. The excise duty on these cigarettes has not been paid. They can only be consumed whilst the ship is in neutral waters, which is more than 12 miles away from Poland's shore. Right now, the dredger is anchored in Polish territorial waters, and the cigarettes are out of bounds for the crew. This is ten, Jacek? Tak, to jest nasz cel. The dredger, the largest of its kind in the world, is 218 meters long and weighs a whopping 78,000 tons, dwarfing the customs boat. Its purpose is to shift the seabed and deepen the entrance into the port. A formal matter needs to be taken care of before the officers can board the ginormous boat. Na wiążę łączność z kapitanem, zobaczymy jak to wygląda. Customs service patrol boat. Over, please. Customs service boat, good afternoon, sir. We'd like to get on your deck. You're welcome on our port side with wooden stair, no problem. Permission granted, the officers now face the challenge of getting aboard. Wchodzimy, idę pierwszy. The ladder is a staggering 30 meters tall and covered in slippery water. This isn't a job for the faint-hearted, as the tiniest mistake could send them crashing to the deck below. Tak naprawdę wejście na taką wysoką burtę bez asekuracji linowej jest jedną z najbardziej niebezpiecznych rzeczy, które robimy wchodząc na statki. The crew guide the officers to the ship's captain. As we know, you have quite large bond store. Yes, cigarettes. Cigarettes, beer. Is on lock every time, all time. Yes. We'd like to check it. Okay. Every cigarette needs to be accounted for, and it's the unenviable task of the officers to count all 44,000. Dobra, zajrzeć okiem, przelicz. Goods that are subject to domestic charges can be declared before entering the port. That way, no excise duty has to be paid on importing them into the country. However, they can only be consumed once outside of the European Union. For the time being, they have to be stored in a separate room under the supervision of the captain. Yes, okay. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, Jacek, no objection. Wszystko się zgadza, wszystko tak? się zgadza, jeżeli chodzi o bunt. Okay, captain. Everything is clear. That is our protocol. Good news. The crew have not been sneaking any cigarettes. Zakończyliśmy kontrolę na największej pogłębiarce, jak się okazało, na świecie, która pływa. Wszystko się zgadzało, pełna współpraca, także wracamy z wykonaną kontrolą. So far, smooth sailing, but the shift isn't over yet. Ale nie kończymy dnia, jedziemy dalej. Next stop is the port of Gdynia, where a cruise ship returning from Russia has just docked. Przechwytujemy nasz drugi obiekt I kontynuujemy dzisiejsze zadanie. Officers from the Maritime Customs Department have left Gdansk and are en route to the port in Gdynia. Their target, a ferry returning from Russia. Dobra, tak idziemy cały czas za nim już teraz. They're accompanied by a second customs boat that is following in the wake of the ship. Gdyby wyrzucona została jakaś paczka z jakąś kontrabandą,
Jest duża szansa, żebyśmy to zauważyli, że tamta ekipa by to zauważyła. Dobra, Jurek, zwolnij i daj im się schować. While the passengers line up to go through customs, the officers make their way onto the boat. Ferries like this present a high contraband risk, as some unscrupulous travelers set sail with more than just souvenirs. Jest taka okazja dla nich, żeby sobie zarobić w tej chwili, więc jak zobaczyli nas, to część podejrzewam, że w panice gdzieś go ukryła albo zostawiła. Dobry, dzień dobry. The price of cigarettes in Russia is a quarter of that in Poland. The relatively low fine is no deterrent for those willing to take the risk. To zaczynamy. The team are on the lookout for anything illegal left behind. And they've come upon their first clue. Nikt nie chce znosić ciężkich szklanych opakowań, a niewykluczone, że widząc skomasowaną kontrolę, osoby, które przelały ten spirytus, porzuciły go tutaj gdzieś, tak? I no, miejmy nadzieję, że go znajdziemy. A sealed off compartment in the bulkhead attracts the officer's attention. Something might be stashed inside, as the bolts look like they've been recently disturbed. Stare konstrukcje właśnie, jeżeli chodzi o naszą robotę, to są najlepsze. One posiadają takie miejsca, takie myki, że tam można było coś zawsze gdzieś skitrać. They're about to see if the hunch has paid off. No, widać wszystko. A large hidey hole that this time is empty. There is work to be done elsewhere. Tu mamy magazynek bosmański. A boatswain is in charge of the ship's equipment. And this looks like his storage room. Świetne miejsce na schowanie czegokolwiek. Another mysterious hatch. The officers are keen to peer inside. Ten włas ewidentnie był odkręcany ostatnim czasem. Ta jest zdarta farba z każdej jednej nakrętki, tak jak widać. This hatch was off and not that long ago. The mechanic is summoned as he has some explaining to do. W tym roku mieliśmy odnowienie klasy pięcioletnie. Otwierane na stoczki były w marcu tego roku, montowane włazy na nowych uszczelkach, także... The hatches were accessed by the dock workers while they carried out the recent ship overhaul. Nie malowaliście nakrętek od tamtej pory? Nas tylko dwóch jest. Byliście na tamtej burcie, Marcin? Nie. Jak te nakrętki? Podobnie? No dobrze, jeżeli są takie same, to myślę... The mechanic story checks out, as all the manhole covers show signs of being recently opened. Satisfied, the officers can move on. Zawijamy się do biura, kończymy kwity, klarujemy łodzie. Jutro jest kolejny dzień z naszej służbowej egzystencji. Sun sets on another day for the maritime customs officers. Neither ship turned up anything illicit, proving that the constant vigilance of the officers is keeping the smugglers at bay.